Hej, dzisiaj robię kanapkę z Subwaya z kurczakiem. Jeśli Wam będzie smakować, dajcie łapkę w górę. Myślę, że dobijemy do 6000. Na pewno dobijemy. A pod filmikiem to Fifi było 2698 łapek. Jest nas ponad 114 tysięcy. Subskrybujcie kanał, zaglądajcie, oglądajcie, klikajcie w dzwoneczek, a dostaniecie powiadomienie o nowym filmie. Polecam też zakładkę Społeczność, gdzie wrzucam nowe zdjęcia superowe, filmiki za kulis i przepisy w formie tekstowej. Wpadajcie, zaglądajcie, oglądajcie. Nagradzamy najlepsze komentarze. 20 ciasteczek otrzymują Nadia i Marian Paździoch. Komentujcie, dołączajcie emotkę ciasteczka do komentarzy, a w komentarzu napiszcie, jaką kanapkę Wy z Subwaya lubicie najbardziej. Przygotowałam pierś z kurczaka, bo będzie kanapka z kurczakiem. No tak myślę w ilości, na dwie kanapki to myślę, że tak 100-150 gram kurczaka wystarczy piersi. Mam takie fajne polędwiczki, no to sobie tak przekroję, żeby to mi się zmieściło w bułce. Też nie za duże mogą być te kawałki. Dobra, tu odkroimy. Teraz przyprawię kurczaka. Tu mam przyprawę do kurczaka. Posypiemy to sobie, wymieszamy. Cała się obsypałam papryką. Dodaję słodkiej papryki, można dołożyć ostrej. Ale ostatnio, znaczy ostatnio, nie ostatnio, mój pan powiedział, że przesadziłam z ostrością, więc dzisiaj nie szaleję. Przecież do takiej ilości kurczaka to po szczypcie wszystkiego wystarczy. Teraz dodaję pieprz. Białe na białym, trochę soli, niedużo, bo już przyprawa do kurczaka ma w sobie sól, więc żeby nie przesadzić, ale tak minimalnie dodamy. I odrobinę oleju, bo ja cię zrobię na piekarniku w funkcji grill. Nie będę smażyć, tylko zrobię to tak, jak już mówię, w piekarniku, więc dodaję troszkę oleju. Najlepiej tego kurczaka zrobić sobie wcześniej, jeżeli planuję na kolację już taka lapki, to można to zrobić przy obiedzie na przykład i to niech sobie siedzi w lodówce, przechodzi tymi przyprawami. Chyba mam paprykę, tak czuję, że mam nie gładkie. Ile sera? No ile sera? Ja wiem, z 5 deko, 2 łyżki, tak mogą być, jak jest utarty ser, albo takie małe garści do ręki bierzemy i posypujemy. Więc tak, jak lubicie dużo sera, może być więcej przecież. I teraz utrę trochę sera. A, zielone, żółte, ładne. Zrobimy sobie sosik majonezowo, musztardowo. Nie, musztardowy. Keczup chyba dam. Musztardy też mogę dołożyć, dobra. Więc daję łyżkę majonezu. Łyżkę śmietany kwaśnej. Pół łyżki keczupu. A widzicie, ja tu już coś widzę. Tu jakiś taki madziubek, piesek. Mimo oko. O ja kurczę! Takim, wrażliwym kusiczkiem. Bałwanko. Babuszka tak. Pomieszam teraz te składniki. A, takie wzorki się ładne robią, biało-czerwone. Ja tak, chcę przemycić trochę papryki, oczywiście sobie oblizam. Damy taką kropelkę chili. No nie, ostre. Nagrzewam piekarnik do stopni 220 stopni w opcji grilla. Mięso wyjąłem z lodówki i teraz wkładam go na 10 minutek do piekarni. Kanapki zużyję pomidora, pokroję sobie go w klasterki, nałożyłam sobie nożyk, pięknie idzie, ładnie, nie wiem ile wykorzystam plasterków, tak dokroję najwyżej, ale ogórka z łupką, można go upić, lubię, słuchajcie, ja to w ręce lubię kroić właśnie ogórka, jest na mizerii kroić, to tak pod na desce tak stukam ten nóż, nie lubię, wkładamy piramidkę, łopóweczka, kurczak się nam zrobił, wyciągam go na talerzy, ładnie pachnie, mięciutki, soczysty, widać, że jest i zdrowy. No słuchajcie, na grillu nie smażyłam. Fajne te opcje grillowe są. Tu mam półeczkę i teraz przekroimy sobie ją na trochę krupie. Wow! Słuchajcie, taka bułka to jest super na lunch. I teraz mój młody będzie dostawał na studia. On siedzi od rana do wieczora, więc będzie dostawał taką bułeczkę i sobie będzie jadł, bo tu będzie mięsko jest. Pięknie. Na spód bułeczki daję sos. Tutaj możecie, no tu jest dowolność. Można dożyć czosnku, jak ktoś lubi. O, ja nie lubię. Znaczy lubię, ale nie wszędzie, w barszczu oczywiście. Tak, jak kiszę tam nawet jest. Kisie się barszczyk już na Wigilię. Tak, tyle wystarczy. Wkładamy sałatkę. Damy trochę tej czerwonej, no nie? Tak będzie ładnie. Zielona, taka szczępiasta, piękna. Już fajnie wygląda. Teraz idzie na to kurczak. Jak będzie chciał. Dobra, siedź tu. Takie kawałeczki, wiecie, to są idealnie dopasowałam do wielkości bułki. Posypuję
z tartym serem. Tutaj wykorzystałam ser Golda. A też myślę, że tutaj każdy, jaki lubi, może sobie dać. Nie no, to jest fajne, śliczne to jest. Maciek, jutro masz kanapkę do szkoły. Teraz jeszcze pomidorki. No to ładnie kolorystycznie. Czerwone, zielone. Teraz damy na to plasterki ogórka. Przykrywamy. Tak, tylko to musi wystawać, to musi być widać, co my tam mamy. Wszystko. Pomidory się gdzieś chowają. O, tak. Pięknie. Super. Piękna kanapa. No kanapka śliczna. I zdrowa. I wiemy, co jemy. Kanapka z Subwaya gotowa. Zaglądajcie na Instagram, na Facebooka. Znajdziecie tam wszystkie nowości. Pozdrawiam ciasteczkowo. Do następnego odcinka.